namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Krzysztof Szczawiński, kiedyś matematyk, osoba posiadająca spore doświadczenie w modelowaniu procesów społeczno-ekonomicznych i autor popularnego ostatnio wolnościowej części internetu Modelu Szczawińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof, jesteś autorem właśnie tego modelu, który miał pomóc nam w walce z koronawirusem. Myślę, że nasi słuchacze, widzowie znają ten model między innymi dlatego, że bardzo intensywnie promował go dr Mentzen. Tyle, że ja mam wrażenie, że był jeden problem z tym wszystkim. Te wszystkie wywiady, transmisje, live'y, wykłady, to trwało po prostu za długo. Więc czy mógłbyś spróbować tak krótko i konkretnie, w maksymalnie kilka minut wyjaśnić, o co chodziło z tym modelem i do czego on miał nas poprowadzić? Postaram się, przy czym dr Mentzen myślę, że umie sprawniej i składniej o tym mówić niż ja, bo ja zbyt dużo czasu spędziłem na szczegółach opracowywania tego modelu, ale postaram się. W każdym razie dla wersji pełniejszej to zapraszam do przeczytania tekstu, do którego link będzie w opisie, w którym główne wyniki z tego modelu opisałem. I teraz na samym początku chciałbym doprecyzować, czym jest model. Model to jest pewien zestaw założeń na temat rzeczywistości plus narzędzie, które pozwala przeliczać, czyli jako kalkulator, który pozwala przeliczać, jak te różne założenia i jak potencjalnie różne decyzje mogą się przekładać na rozwój wydarzeń. I teraz można dla każdej rzeczywistości stworzyć wiele modeli i z modelami jest jak ze wszystkim w życiu, czyli są lepsze, gorsze, mądrzejsze, głupsze, mniej lub bardziej adekwatne. No więc ja starałem się znaleźć jak najadekwatniejsze założenia dla tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. I tutaj wiele jest modeli, to są niejako te podstawowe modele, które po prostu traktują całe społeczeństwo jednorodnie. Czyli, że w Polsce mamy 38 milionów takich samych jednostek i one się nawzajem zarażają w jakimś tam tempie i przez to ta epidemia albo się rozwija, albo się wygasza i teraz można wpływać na to tempo i w ten sposób można jakoś przeliczać, jaki będzie efekt różnych działań na przykład. W tym wypadku, w wypadku tej epidemii, z którą mamy do czynienia, po iluś próbach i po przeglądaniu, po dłuższym przeglądaniu danych, doszedłem do wniosku, że tutaj najadekwatniejsze jest podzielenie społeczeństwa na ileś grup, a w zasadzie rozróżnienie paru grup. I to, co wydawało się najadekwatniejsze dla potencjalnych decyzji, które można podejmować, dla polityki, którą można prowadzić, to rozróżnienie grup z jednej strony osób starszych i najbardziej wrażliwych, czyli to by była pierwsza grupa, z drugiej strony osób młodych, aktywnych, osób, które to przechorowują praktycznie, najczęściej bezobjawowo, a w każdym razie bez znaczącego uszczerbku na zdrowiu. No i trzeciej grupy, czyli reszty osób. I teraz, czym różni się to, co udało mi się zmodelować w stosunku do tego, co najczęściej jest opisywane, czy w artykułach, czy w mediach, czy czym mówią decydenci. A mianowicie, starałem się zmodelować, jak wyglądają interakcje pomiędzy osobami wewnątrz tych grup i pomiędzy grupami. I z tego, z tych interakcji wynika, ile się osoby zarażają. No i teraz przejdę już tak szybko do wyników, do których doszedłem, przeliczając różne scenariusze na tym modelu kalkulatorze, który stworzyłem. No więc wyszły wyniki, które w zasadzie, jak już się do nich dojdzie, to wydają się intuicyjnie oczywiste. A mianowicie, że po pierwsze, żeby epidemia się zakończyła, to wszyscy już pewnie słyszeli o tym współczynniku R, czyli każda jedna zarażona osoba musi zarażać mniej niż jedną
następną osobę. I żeby ten współczynnik R spadał z tego poziomu, na którym był na początku epidemii, czyli okolice 3-4 do poniżej 1, no to na to jest ileś sposobów. Jakie to są sposoby? No więc to dystansowanie, te maseczki może, to śledzenie i izolowanie przypadków odkrytych i tak dalej. Każdy taki efekt, takie działanie ma jakiś efekt zmniejszający to R, ale początkowe stosowanie tych wszystkich środków w świecie krajów zachodu pokazało, że one są niewystarczające, że przynajmniej w wielkich miastach nie udaje się zejść z tym wskaźnikiem R poniżej 1 w taki sposób, żeby zachować w miarę normalne życie i żeby no, ta epidemia wygasła. Nie udaje się tego bez pomocy, no i właśnie czego? Odporności populacyjnej. Czyli, że potrzebne jest wytworzenie jakiejś dozy tej odporności populacyjnej. I teraz tak, ją można wytworzyć czy poprzez szczepionki, no ale to jest daleka perspektywa, czy poprzez to, że ileś osób to przechorowało. I teraz wracając do modelu, no w tym modelu, patrząc jak wyglądają te interakcje między osobami i wewnątrz grup i na to, że różne osoby różnie jednak przenoszą tego wirusa, różnie zarażają. Czyli raczej osoby bardziej aktywne, bardziej no, społecznie aktywne, czy to w pracy, czy gdzie indziej, będą zarażać więcej osób niż osoby, które no, powiedzmy siedzą w domu i mają mało kontaktów. No więc dzieląc społeczeństwo na te trzy grupy, czy też rozróżniając, no, byłem w stanie dojść do następujących wniosków, że sposobem na przejście tej epidemii i dojście do tej odporności populacyjnej, która jest konieczna, żeby z tym skończyć, może być, można to zrobić mniej lub bardziej efektywnie. I najefektywniejszy sposób to jest, żeby osoby młode i aktywne, dla których ten wirus nie jest zbyt groźny, jak najszybciej to przechorowały w pewnej proporcji. I to jest pewnie okolice 20-30% społeczeństwa, które może to przechorować przy bardzo małej śmiertelności i to się może wydarzyć przez jakieś 2 miesiące. Gdyby to się już wydarzyło, a przez ten czas osoby, i to jest najważniejszy jakby element i zalecenie, które z tego wynika, gdyby przez ten czas osoby starsze i wrażliwe się odizolowały, no, no i najbardziej jak się da i na to powinien pójść cały wysiłek czy państwa, czy w ogóle społeczeństwa. Więc gdyby te osoby przez te 2-3 miesiące starsze i wrażliwe były odizolowane od tych osób, które przez ten czas to przechorowują, to w taki sposób udałoby się przez to przejść i dojść do tej odporności populacyjnej najefektywniej przy najmniejszej ilości hospitalizacji, no respiratorów i zgonów przede wszystkim. A dodatkowym aspektem jest to, że w taki sposób udałoby się również oszczędzić gospodarkę, gdyż odizolowując osoby najbardziej wrażliwe, osoby starsze, te pozostałe osoby, gdyby one po prostu normalnie pracowały, a wręcz starały się jak najszybciej przez te 2 miesiące zarazić, no to one dalej by mogły ciągnąć gospodarkę. No po prostu życie by dla większości osób trwało tak jak wcześniej. Okej, czyli wiemy, jak wyglądał model, co on nam wskazał. W dużym skrócie, że aż takie środki prewencyjne, jakie teraz zostały podjęte w Polsce, nie doprowadzą nas do stanu pożądanego. Twój pomysł był właśnie troszeczkę inny. No i takie pytanie, bo to też już kilka tygodni temu, o ile dobrze pamiętam, wyszedłeś z tą inicjatywą. Czy udało się dojść z nią gdzieś wyżej, zaproponować osobom wysoko postawionym? Tak. I tutaj wręcz byłem pod wrażeniem, że niejako państwo polskie zareagowało. To, co opracowałem, zostało zauważone i miałem okazję to przedstawić dwóm zespołom doradców decydentów.
Niestety może to już było za późno, chociaż pierwszy raz udało mi się to zaprezentować 2 kwietnia, czyli już 1,5 miesiąca temu, ale już ewidentnie jakieś decyzje zostały podjęte i już byliśmy na jakiejś ścieżce, która pozornie wyglądała dobrze. Ale czym jest ta ścieżka? Ścieżka, na której jesteśmy teraz, to jest ścieżka odsuwania problemu na później. Na później, kiedy może będzie szczepionka, ale szczepionka będzie za, no nie wiem, od tego nie jestem specjalistą, ale no mówią, że za rok czy za dwa, albo może w ogóle nie będzie jej, więc nie sposób w takim stanie, w jakim jesteśmy teraz, odczekać 2 lata. No więc trzeba będzie, i już to widzimy, tak, to odmrażanie jest niejako wymuszone przez to, że tak jak jest teraz, być długo nie może. Więc trzeba podejmować jakieś decyzje. A to, co zrobiliśmy dotychczas, to że odsunęliśmy problem o te 2 miesiące do przodu, ale jesteśmy obecnie praktycznie w takiej samej sytuacji, w jakiej byliśmy 2 miesiące temu, gdyż w Polsce przechorowało tego wirusa, ja szacuję, gdzieś pomiędzy 100 a 200 tysięcy ludzi. Tutaj paranteza, ta liczba, która jest podawana jako liczba zarażonych, to są przypadki wykryte. A w Polsce tych przypadków rzeczywistych, czyli osób, które miały styczność z wirusem, jest prawdopodobnie między 5 a 10-krotnie więcej niż przypadków wykrytych, ale nadal jest to tylko 100 czy 200 tysięcy, czyli grubo poniżej 1% społeczeństwa, czyli zdecydowanie niewystarczająco dla tej odporności populacyjnej. No więc wracając do twojego pytania, tak, udało mi się to zaprezentować, ale podejrzewam, że swoją rolę w tym, że został obrany taki model, jaki został w Polsce, czyli bardzo kosztowny, gdzie tutaj zamrożenie gospodarki przez 2 miesiące kosztowało Polskę kilkadziesiąt miliardów co najmniej, to zostało zastosowane częściowo dlatego, żeby dotrwać w spokoju do wyborów. Tak podejrzewam, ale pewnie zagrało tutaj wiele czynników, a mianowicie, że ta ścieżka obrana tymczasowo dobrze wygląda, jakkolwiek problemu długoterminowo nie rozwiązuje, a także, i tego się też obawiam, że nikt tam tak do końca nie operuje na modelach, tylko że decyzje są podejmowane bardziej tak, nazwałbym to na politycznego czuja. Okej, właśnie miałem pytać, co sądzisz o tym, co robi z tym wszystkim rząd? Tutaj mamy obraz z twojej strony raczej taki negatywny, więc w takim razie dopytam, czy uważasz, że w tej sytuacji, że teraz tak powiedzmy odizolowało się od siebie mnóstwo ludzi, takie działania prewencyjne zostały podjęte, to czy to i tak w konsekwencji musi nas doprowadzić, że coś takiego jak twój model lub coś podobnego będzie musiało prędzej czy później zostać wprowadzone, bo nie będzie można tego odwlekać w nieskończoność? Tak, tu jeszcze raz rozróżnię. Mój model to jest narzędzie, które ja oferowałem tym gremiom doradczym, żeby na nim mogli przeliczać scenariusze, żeby wynikają z tego zalecenia, i to jest następna rzecz, ale najpierw jest narzędzie, które z tego, co byłem w stanie zaobserwować, jest znacząco bardziej zaawansowane niż narzędzie, którym operują. Zresztą wszyscy widzieliśmy te wszystkie przewidywania liczbowe ministra zdrowia, to się kompletnie nie sprawdzało tam decyzje były zmieniane. No i w zasadzie teraz można zobaczyć to rozmrażanie w sytuacji, gdzie jesteśmy w zupełnie dokładnie takiej samej sytuacji jak 1,5 miesiąca temu, i wtedy żeśmy zamrażali, teraz odmrażamy. No jest to kompletnie bez sensu po prostu. Co będziemy musieli zastosować? Coraz więcej ludzi dochodzi do
takiej konkluzji, że w końcu trzeba będzie zastosować to, co zrobili Szwedzi, tylko również można to zrobić lepiej niż Szwedzi, bo Szwedzi, i nawet to przyznają, zaniedbali domy opieki społecznej dla osób starszych. Tak? No więc jak będziemy to przechodzić przez długi okres, to przez długi okres dużo trudniej jest odizolować te osoby starsze i wrażliwe niż w okresie krótszym, kiedy można by było się zmobilizować i przez 2 miesiące naprawdę to dobrze zrobić i przez ten czas jakaś liczba osób by to przechorowała, wystarczająca do tego, żeby była ta odporność populacyjna. No, nie obędzie się bez tej odporności. Można ją osiągnąć dzięki szczepionce, ale to jest odległa perspektywa, więc skoro musimy do tego dojść szybciej, to i tak pewna liczba osób musi to przechorować, tylko ta liczba może być większa lub mniejsza i może być mniej lub bardziej równomiernie rozłożona w populacji. I jak będzie równomiernie rozłożona, to co to oznacza? Że więcej osób starszych i wrażliwych zostanie dotkniętych i przez to będzie więcej hospitalizacji i więcej zgonów. A jeśli udałoby się rozróżnić te grupy i skoncentrować tą liczbę zarażeń na tych młodych, aktywnych, którzy najwięcej zarażają, to pozwala zredukować R, czyli ten współczynnik zarażania, poniżej 1 przy mniejszej ilości zarażeń, to 1, ale przede wszystkim koncentrując je na tych osobach, które przechodzą to bez problemu, czyli dużo mniejsza śmiertelność, dużo mniejsze obłożenie szpitali. Czy będziemy musieli? Teoretycznie można sobie wyobrazić, że będziemy ciągnąć tak jak teraz przez 2 lata. Ale to będzie katastrofa dla Polski. Czyli w takim naprawdę dużym uproszczeniu, wręcz jednozdaniowym, pomysł polega na tym, żeby skierować zarażenia koronawirusem na osoby młodsze, zdrowsze, które sobie z tym koronawirusem poradzą i dzięki temu wypracujemy tą odporność stadną. Tak, dodałbym jeszcze do tego, że dodatkowo, i to się dobrze składa, są to osoby bardziej społecznie aktywne, czyli prawdopodobnie te, które normalnie, w normalnym, naturalnym trybie by szybciej załapały tego wirusa, szybciej to przechorowały i są to też osoby, które prawdopodobnie najwięcej między sobą tego wirusa roznoszą. Więc niejako ich zarażając, najsprawniej się redukuje całościową zarażalność społeczeństwa, czyli ten sławny współczynnik R. Okej, to na sam koniec jeszcze dopytam, czy to już tak może nie do końca naukowo, a bardziej anegdotycznie i obserwacyjnie. Czy nie masz wrażenia, że teraz trochę ten twój model, oczywiście tylko trochę, jednak pojawia się w społeczeństwie, bo ja mam wrażenie, że już się powoli ignoruje te wszystkie zalecenia rządu i ludzie, szczególnie młodsi, bo muszą wracać do pracy i tak dalej, wychodzą na te ulice. Już się będzie otwierało knajpy, a więc może ten model Szczawińskiego w jakimś tam stopniu zaistnieje w ciągu 1-2 tygodni. Miejmy nadzieję. Zauważmy tutaj, że jakby to nie modelizować, to wychodzi, że to, co jest najefektywniejsze, to jest praktycznie to, co by się naturalnie działo w społeczeństwie, gdyby nie było tej interwencji rządowej, najwidoczniej nie do końca przemyślanej. Bo co by się naturalnie działo? Osoby najbardziej wrażliwe by się chroniły, izolowały, a osoby młode po prostu by funkcjonowały i nie zwracały na to aż takiej uwagi. I teraz można zrobić troszkę lepiej niż to, co by się naturalnie działo, a mianowicie poprzez lepszą informację i pomoc tym osobom starszym w tym odizolowaniu, a zarazem jeszcze dodatkową informację w postaci tego, że na przykład te osoby, które decydują się na to, że one chcą uczestniczyć w tej odporności populacyjnej i chcą to szybko przechorować, to te osoby mogłyby się oznaczyć. Ja tutaj zaproponowałem czerwoną opaskę, którą mogłyby nosić, żeby osoby, które chcą jednak unikać, żeby się od tych osób trzymały z daleka. Więc to, co by się naturalnie wydarzyło, to
mój model pokazuje, że jest prawie optymalne. No i cóż, no nie sposób trzymać całego społeczeństwa niejako zamkniętego bez końca, więc w naturalny sposób to się będzie musiało dziać. Tylko że w międzyczasie spędziliśmy 2 miesiące w zamknięciu po nic, bez sensu. Czyli koszt dziesiątek miliardów, które poszły w piach i które praktycznie nic nie dały. Okej, no oczywiście te ostatnie 2 miesiące i ta strata dla gospodarki to jest temat na osobną rozmowę, ale jeszcze ciśnie mi się pewne pytanie i pewne takie zagadnienie, więc pociągnijmy jeszcze tę rozmowę. Obawiam się, wybacz, że tak brutalnie powiem, ale jednak, że model Szczewińskiego nie zostanie zastosowany. Poza tym, jeżeli miałby zostać zastosowany, no to przecież musiałby to ogłosić prezydent, premier, pełna pompa medialna. I to, obawiam się, nie będzie miało miejsca, ale czy możemy doradzić tak osobom, żeby po pierwsze przestrzegały osoby starsze, żeby we własnym zakresie izolowały się teraz, a osoby młodsze, żeby żyły jak gdyby nigdy nic? Czy może to będzie nieodpowiedzialne, bo albo wszyscy, albo nikt? Ja stworzyłem model, spędziłem wiele godzin, żeby to przeliczyć, opisuję to. Od tego do decyzji to jest daleka droga. Chciałem służyć decydentom umiejętnością modelowania, no, tym narzędziem, które stworzyłem. Jak to implementować? Ja bym się skłaniał ku temu, żeby zaimplementować to najpierw w wielkich miastach. Tam, gdzie widzimy to, i tak nie da się tego powstrzymać, zachowując normalne życie. Czyli co się dzieje teraz na Śląsku, co się najprawdopodobniej wydarzy w Warszawie czy we Wrocławiu, gdzie są open spacey, gdzie ludzie są, jest gęste zaludnienie, bawią się, pracują w miejscach, gdzie jest gęsto. W wielkich miastach nie da się tego utrzymać, nie da się kontrolować. Więc wśród ludzi młodych, aktywnych w wielkich miastach to i tak będzie musiało przejść. Fala tych zachorowań i tak będzie musiała się wydarzyć. Ale jak ona ruszy, to wtedy te osoby starsze i wrażliwe powinny być odizolowane. Ale póki co, obecnie, mamy tych zachorowań bardzo mało, więc takie izolowanie to też jest koszt. To jest i trudności, i niejako zniszczenie życia przez ten okres, tak? Że się nie można kontaktować. Więc najefektywniejszym byłoby, gdyby to było skoordynowane. Czyli, że moment, w którym te osoby, ta fala zakażeń przechodzi przez tych, którzy muszą przez to przejść, żeby uzyskać zbiorową tą populacyjną odporność, żeby to było skoordynowane z tym czasem, kiedy osoby starsze i wrażliwe się izolują, żeby ten czas był jak najkrótszy. A co się wydarzy naturalnie? Zobaczymy, ale społeczeństwo jest na tyle mądre, że samo praktycznie się regulując, informując na temat tego, jak to działa, dojdzie do podobnych konkluzji, byle tylko ta informacja była. A informacje, które są potrzebne, żeby podjąć takie decyzje, to właśnie to, że śmiertelność czy szkodliwość tego wirusa jest ewidentnie bardzo zależna od wieku, a tak naprawdę od poziomu systemu odporności danej osoby. I we wszystkich państwach, w których takie statystyki są dostępne, to widać, że 90% zgonów to są osoby powyżej 70 roku życia. A w wypadku osób młodszych są to najczęściej osoby też bardzo chore. To są te choroby współistniejące. Więc jak tylko te informacje będą, jak tylko osoby, które są zarażone lub które mają prawdopodobieństwo większe od innych bycia zarażonym, by się jeszcze też właśnie oznaczyły, czyli to dodatkowa informacja, to jestem przekonany, że ludzie to sami naturalnie dobrze przeprowadzą.
Okej, to w takim razie na koniec dodam tylko prośba do wszystkich widzów, słuchaczy. Linki macie w opisie. Podawajcie je dalej, rozsyłajcie tę rozmowę do swoich znajomych, bliskich. To jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli nie teraz, to prędzej czy później być może przyjdzie kolejna epidemia i warto wyciągać wnioski, tak jak w Azji wyciągano te wnioski z epidemii na przykład SARS sprzed ładnych kilkunastu lat. Dziękuję Ci, Krzysztofie, za rozmowę. Dziękuję.